Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Mam dzisiaj cały stos książek, a wśród nich komedia kryminalna, kilka książek dla dzieci, dwie biografie, wznowienia polskiej klasyki. Naprawdę jest w czym wybierać. Część książek już przeczytałam, ale myślę, że dzisiaj nie będę o nich jakoś szczegółowo opowiadać, natomiast zasygnalizuję, co o nich sądzę. Pierwsza z książek to książka dla wielbicieli literatury lekkiej i przyjemnej, nawet bardzo lekkiej. Jest to komedia kryminalna pod tytułem Wina, wina. Napisała ją Małgorzata Starosta i ta książka opowiada o znanej celebrytce, restauratorce, Agacie Śródce, która kupiła sobie dworek, założyła tam restaurację i marzy jej się założenie winnicy. I aby taką winnicę założyć, musi najpierw poznać tajniki prowadzenia takiego gospodarstwa. Wobec tego, kiedy zostaje zaproszona na kolację do właściciela jednej z wielkopolskich winnic, bardzo się cieszy, ponieważ postanawia trochę poszpiegować i dowiedzieć się, co powinna po kolei robić, aby mieć super zbiory winorośli. Niestety, to, co się wydarza po kolacji, bardzo krzyżuje jej plany. Zdradzę Wam, że trup ściele się gęsto, ale tak jak powiedziałam, Wina, wina to komedia kryminalna, czyli dużo śmiechu, dużo zabawy gwarantowanej. Kolejna książka, oj, przy niej to nie będzie Wam do śmiechu. Skąd wiem? Czytałam, ponieważ sama tę książkę przetłumaczyłam. Tłumaczyłam ją jakiś półtora roku temu, dopiero teraz się ukazuje. Książka nazywa się Pokonać chorobę, napisał ją David Feigenbaum. I jest to książka, która opowiada o mężczyźnie, młodym lekarzu, początkującym lekarzu, który zapada na dziwną chorobę. Dziwną, ponieważ nikt nie jest w stanie jej rozpoznać ani nazwać. Ta choroba jest bardzo poważna. Zaczyna się od tego, że David, bo nie wspomniałam o tym, jest to książka autobiograficzna napisana przez tego autora. Ona opowiada prawdziwą historię. David najpierw czuje się bardzo źle, czuje się bardzo słabo, jest bardzo zmęczony. A to nie jest żadne chuchro. To jest facet, który jest potężnie zbudowany, świetnym sportowcem, odnosił na studiach sukcesy. Człowiek, który idzie przez życie jak taran. I kiedy nagle ogarnie go takie osłabienie, że każdego dnia musi zrobić sobie kilka drzemek, czuje, że coś jest nie w porządku. Później powiększają mu się węzły chłonne, a na końcu trafia do szpitala, ponieważ jego organy wewnętrzne odmawiają posłuszeństwa i przestają działać. Pierwsze zadanie? Dowiedzieć się, co to za choroba. I to jest bardzo trudne zadanie. Później odnaleźć lek na tę chorobę. Bardzo przejmująca historia. Historia, która na pewno bardzo Wam się spodoba, mimo tego, że jest dość smutna, ponieważ w dużej mierze opowiada o człowieku chorym, człowieku poszukującym leku na swoją chorobę. Natomiast także jest to historia o odwadze, o zwyciężaniu przeciwności losu. Historia, która kończy się dobrze. Także bardzo, bardzo Wam ją polecam. Druga książka z tego samego wydawnictwa, czyli z Filii, nazywa się Zaginione dziewczyny. Jest to propozycja z serii True Crime, czyli o przestępstwie, które naprawdę się wydarzyło. I od razu Wam powiem, że już wcześniej w Polsce ukazała się książka o tej samej zbrodni, którą wydała Agora. Nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywała, jaki był tytuł tej książki, ale gdzieś tutaj Wam się pojawi okładka, gdybyście chcieli sobie porównać. To jest historia mężczyzny, który był kierowcą autobusu, normalnym facetem, może trochę zaniedbanym, ale tam miał jakąś dziewczynę, z tego co pamiętam też chyba miał nastoletnią córkę. No ale niestety, on normalnie wyglądał, w głowie normalnie nie miał. W maju 2013 roku udało się uciec trzem dziewczynom, które porwał i uwięził w piwnicy swojego domu. Przetrzymywał je tam ponad 10 lat. Przetrzymywał je, gwałcił, bił, głodził.
Kto nie lubi takiej tematyki, kto nie lubi drastycznych cen, czytać tego nie powinien. Natomiast jeżeli tematyka true crime wam się podoba, to bardzo wam polecam, ponieważ jest to bardzo przejmująca opowieść, no można powiedzieć z happy endem. O ile tym dziewczynom udało się później jakoś ułożyć życie, to tak. Następna książka nie jest jakąś największą nowością, natomiast ją niedawno otrzymałam od wydawnictwa. Z tego co widzę, to ona została wydana w 2018 roku, więc być może już ją znacie. Ja ją znam, ponieważ słyszałam jakąś recenzję filmową tej książki i ona mnie bardzo zaintrygowała, zatem ucieszyłam się, kiedy wydawnictwo Format zaproponowało, że mi ją przyśle. Nastoletni troglodyci. Jest to książka opowiadająca o dziewczynie Adele, która jest również kierowcą szkolnego autobusu. Wozi dzieci z różnych wiosek do szkoły i skrywa pewną tajemnicę. Otóż Adele urodziła się jako chłopiec i przeprowadziła korektę płci. Tej sytuacji nie akceptuje jej brat i ona jakoś nie afiszuje się tym, że wcześniej była chłopcem. Ale pewnego dnia burza śnieżna sprawia, że nie może dojechać na miejsce i razem z uczniami, dziećmi, które wiezie, musi przenocować w jaskini w górach. Nie wiem, co tam się stanie, ale jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Także spójrzcie, taka okładka. Mam nadzieję, że zainteresowałam was tą pozycją. Kolejna książka to książka dla dzieci. Panie z wydawnictwa Dwie Siostry reklamowały tę serię, bo to jest początek serii, jako następczynię książek o Hedwidze. Jeżeli znacie Hedwigę, to na pewno wiecie, o czym mówię. Jeżeli jej nie znacie, powinniście poznać. Ta seria natomiast to seria o bułeczce, dziewczynce, którą babcia nazywa bułeczką. Pierwsza część to bułeczka rządzi. I z tego, co tutaj widzę, to ona jest chyba przeznaczona dla nieco młodszych dzieci, ponieważ jest więcej ilustracji i mniej tekstu niż w Hedwidze. Ale z tego, co tutaj wiem, to bułeczka mieszka z mamą, codziennie odwiedza ich także babcia i cała ta trójka jest bardzo mocno zwariowana. Także dzieciakom na pewno się spodoba, no mnie chyba też. Książka następna to potrójna biografia. Biografia trzech kobiet, które miały takie same nazwisko. I ja tę książkę już przeczytałam, ponieważ wcześniej dostałam ją na e-booku, zabrałam ze sobą na wakacje i udało mi się ją przeczytać. Teraz przyszła do mnie w wersji papierowej. To jest reportaż historyczny, biografia Olgi Gitkiewicz pod tytułem Krahelska, Krahelskie. Nie wiem, czy kojarzycie nazwisko, ale myślę, że powinniście. Otóż Krystyna Krahelska, najmłodsza z tych opisywanych tutaj kobiet, a może inaczej, ta, która żyła najpóźniej, czy urodziła się najpóźniej, użyczyła swojej twarzy syrence warszawskiej. Także to nazwisko powinniście kojarzyć właśnie z tego faktu. Natomiast były jeszcze dwie inne krahelskie i muszę tutaj sobie spojrzeć. Halina była legendarną inspektorką pracy. To była kobieta, która podważała tak naprawdę każdy system. Była działaczką społeczną. Była naprawdę bardzo kobietą uwrażliwioną na krzywdy ludzkie. Napisane jest także, że nikomu się nie kłaniała. I rzeczywiście to była kobieta, która znała swoją wartość w czasach, kiedy kobietom tej wartości odmawiano. Która walczyła o dobro innych kobiet, innych ludzi. I była jeszcze jedna, była Wanda Krahelska, która jako młoda dziewczyna zasłynęła tym, że została terrorystką. Brała udział w zamachu, zrzuciła bombę, stojąc na balkonie w peruce, gdy ulicą jechał powóz cesarskiego namiestnika. Także trzy kobiety, które ze względu na nazwisko chyba bardzo często są mylone. Tutaj autorka tej książki próbowała każdej z nich poświęcić dużo miejsca i pokazać, że tak naprawdę były zupełnie inne i interesowały ich zupełnie inne rzeczy, inne sprawy.
Także bardzo Wam polecam. Czytałam to z dużym zainteresowaniem i z dużą przyjemnością. To nie jest prosta, łatwa książka z happy endem, ale czyta się super. I jeszcze jedna książka, która łatwa i prosta zapewne nie będzie ze względu na tematykę, to Dziewczyny z Gross Rosen. Proszę, zobaczcie. Taka okładka. Gross Rosen jest to obóz koncentracyjny, który znajduje się na Dolnym Śląsku. On nie jest aż tak dobrze znany jak, nie wiem, Majdanek czy Auschwitz. Kiedy ja byłam małym dzieckiem, mieszkałam na Dolnym Śląsku i nas zawożono do tego obozu na wycieczki szkolne. Ale powiem Wam, że niewiele zapamiętałam. Tam nie było wówczas, być może teraz się zmieniło, tak szokujących wystaw, jakie na przykład widziałam w innych obozach koncentracyjnych, kiedy już byłam starszą osobą. Natomiast Dziewczyny z Gross Rosen, powiem Wam, że trochę mnie przeraził oczywiście wygląd tej okładki, ale z tego, co zdążyłam się zorientować, nie jest to książka ubarwiająca pobyt w obozie koncentracyjnym. To książka, która opowiada o losach 6 kobiet, które się tam znalazły. Część z nich przeżyła wojnę i starała się żyć później normalnym, radosnym życiem, mimo wszystko uporać się ze swoimi demonami. Niektórym się to nie udało. Są to kobiety, które także przeżyły przemarsz śmierci. Podobno napisana w bardzo kompetentny, w bardzo dobry sposób, bez ckliwości i bez fabularyzacji faktów. Są tutaj też zdjęcia, które pokazują te bohaterki przed wojną, w czasie wojny oraz te, które przeżyły także w późniejszym życiu. Wielka podróż małego Mila. Ponoć klasyka literatury dla dzieci. Ja nie znałam wcześniej tej książki. Niedawno się ukazała w wydawnictwie Kropka. Jest to książka o chłopcu o imieniu Milo, który zwykle się nudzi. I kiedy się tak nudzi, pewnego dnia znajduje u siebie w domu pakunek, przesyłkę, którą otwiera i znajduje tam instrukcję użycia jej zawartości. Decyduje się postąpić zgodnie z wytycznymi i przenosi się do niezwykłej krainy. Krainy Spodziewanni. To książka, która bazuje między innymi na grze słów. Odwiedza ten chłopiec również Wyspę Wniosków, jedzie do Lichburga i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ta podróż się zakończy, Milo dowie się, że nie istnieje coś takiego jak nuda, a życie może być bardzo pełne przygód, bardziej ekscytujące niż sny i marzenia. Przenieśmy się w średniowiecze. Wiecie, że ja mam trochę fizia na punkcie tej epoki. Interesują mnie książki opowiadające o życiu w tamtych czasach, medycynie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ukazała się właśnie w wydawnictwie Znak książka bardzo fascynująca. Przeżyj rok w średniowieczu. Jest to książka, której akcja, jeżeli tak mogę powiedzieć, ponieważ jest to książka popularno-naukowa, rozpoczyna się w 1164 roku w lipcu. I po kolei miesiącami przechodzimy cały rok. To jest książka, która opowiada i o biedocie, i o królewskich dworach. To książka, z której się dowiecie, co ludzie jedli, jak podróżowali, o medycynie i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy przez różne miejsca, przechodzimy przez różne etapy życia człowieka. Dowiadujemy się naprawdę bardzo, bardzo wielu rzeczy, łącznie z tym, co jedzono, co gotowano, jak się leczono. Jakie niebezpieczeństwa czyhały na ludzi, jakie przyjemności mieli. Naprawdę ogromne kompendium wiedzy o tej epoce i właśnie napisane w sposób bardzo przystępny. I kiedy już tak sobie podróżujemy, to lecimy teraz do Iranu. W Dwóch Siostrach ukazała się właśnie książka Bach Bach,
czyli Iran dla dociekliwych. Przepięknie ilustrowana. Książka napisana przez polskiego autora, który jest zafascynowany tym krajem, długo tam mieszkał, bardzo dobrze go zna. To książka, która się rozpoczyna od mapy Iranu z wyszczególnionymi różnymi tutaj miejscami, które następnie później są opisane. Na końcu mamy też słowniczek, żebyśmy na przykład umieli powiedzieć dzień dobry czy do widzenia. Jest kilka przepisów na potrawy irańskie, ale także mamy tutaj o legendach, o perskich kotach, o perskich dywanach, o perskim jedzeniu. Mnóstwo ciekawych informacji, mnóstwo faktów, których prawdopodobnie nawet dorośli nie znają, ponieważ mało kto z nas w Iranie był. I jeszcze mam trzy książki. Wszystkie trzy to są wznowienia, które bardzo, bardzo mnie cieszą. Wydawnictwo Znak od pewnego czasu wznawia książki Tadeusza Konwickiego. Ja w zeszłym roku bardzo ekscytowałam się wznowieniem Kalendarza i Klepsydry. Naprawdę czytałam te zapiski Konwickiego z wypiekami na twarzy. Po prostu było to dla mnie fascynujące. A teraz właśnie ukazała się Kronika Wypadków Miłosnych. I ja nawet tak, kiedy to zobaczyłam, zaproponowano mi tę książkę, tak sobie pomyślałam, no już to czytałam, to nie będę brała, bo w zasadzie mam co czytać. Ale przyszła ta książka do mnie niespodziewanie i powiem wam szczerze, że bardzo się ucieszyłam. Bo owszem, ja ją czytałam, ale czytałam ją, kiedy jeszcze byłam na studiach. To było naprawdę strasznie dawno temu. I chętnie jeszcze raz przeczytam sobie, odświeżę sobie historię zakochania i dojrzewania Witka i Aliny, która dzieje się tuż przed II wojną światową na Litwie. Co jeszcze tutaj mogę o tym powiedzieć, że do książki dołączono nigdy nie publikowane, czy nie, inaczej, mało znane opowiadanie, które ma tytuł Kilka dni wojny, o której nie wiadomo, czy była. I jest to opowiadanie tak naprawdę taka krótka powieść, tak jakby, bo to naprawdę sporo stron ma. No kilkadziesiąt na pewno, myślę, że gdzieś około 100 jest załączone na końcu tej powieści. Także jeżeli jeszcze nie znacie, to czytajcie Konwickiego. Jeżeli znacie, warto sobie odświeżyć. I drugie wydawnictwo, które zabrało się za wydawanie autora, który dawniej był bardzo w Polsce popularny. Teraz około 40 lat po jego śmierci, może 30 lat po jego śmierci. Tak naprawdę nie wszystkim jest znany. Młodzi ludzie już go nie znają, w szkole się jego nie czyta. O kim mowa? O Jarosławie Iwaszkiewiczu. Wydawnictwo Marginesy zapoczątkowało akcję Iwaszkiewicz 2.0 od dwóch książek. Pierwsza z nich to Czerwone tarcze. Ja Czerwonych tarczy nie czytałam. W sumie ja też niewiele Iwaszkiewicza wcześniej czytałam. Zaczęłam go czytać po tym, jak Anna Król zaczęła wydawać swoje książki dotyczące Iwaszkiewicza. Wydała trzy takie książki, ja wszystkie trzy je przeczytałam. I tak naprawdę, no trochę się w nim zaczęłam podkochiwać. I wtedy zaczęłam czytać jego książki, jego opowiadanie. Niedawno przeczytałam na przykład Podróże po Polsce. Ale też bardzo powoli go poznaję, co sprawia mi ogromną radość, ponieważ wszystko, co czytam, to mi się bardzo podoba. I teraz mamy tutaj Czerwone tarcze, które właśnie się ukazały. Bardzo piękne wydanie. Zobaczcie tutaj ta wyklejka. Zobaczcie, jaka fajna. To jest książka, którą Iwaszkiewicz napisał, kiedy był na placówce dyplomatycznej w Danii. On tam chyba nie był zbyt szczęśliwy i tak sobie uciekł trochę w przeszłość. To jest książka, której akcja dzieje się w XII wieku i opowiada o Henryku Sandomierskim, który był synem Bolesława Krzywoustego. Podróżował po Europie, przyglądał się różnym dworom, kościołom, zwiedzał sobie, ale cały czas gdzieś miał tam z tyłu głowy, że fajnie by było tą Polskę, te ziemie polskie zjednoczyć. I kiedy wrócił do Polski, to miał taki właśnie plan. Powieść historyczna podobno doskonale się to czyta, także mam nadzieję, że słowo historyczne was nie odstrasza, ponieważ jest to książka, której bohatera porównuje się do Hamleta. To jest człowiek targany rozmaitymi emocjami, dylematami etycznymi itd. Także będziemy to czytać.
I jeszcze jedna książka napisana przez prawnuczkę Jarosława Iwaszkiewicza, Ludwikę Włodek. Jest to książka, która, no wiadomo, opowiada o pradziadku, o Jarosławie Iwaszkiewiczu, ale także o rodzinie. To jest drugie wydanie tej książki. Pierwsze ukazało się jakoś w 2010 czy 2011 roku. W 2010 autorka zaczęła ją pisać, także pewnie w 2011. I jak mówi we wstępie do tego drugiego wydania, tego nowego, czas, kiedy zaczęła pisać tę książkę, to był ostatni dobry moment, bo wtedy jeszcze żyły osoby, które znały Iwaszkiewicza, żyły jej prababcie, jakieś ciotki i tak dalej, krewne, i były w dobrej kondycji fizycznej i umysłowej, aby mogły opowiadać o swojej przeszłości i o przeszłości całego rodu Iwaszkiewiczów. Ta książka jest teraz wznowieniem, chyba rozszerzonym nieco. Również mamy tutaj sporo fotografii. Jeżeli do tej pory nie znacie życiorysu Iwaszkiewicza, myślę, że warto od tego zacząć. I to by było na tyle. Strasznie dużo się nagadałam, ale mam nadzieję, że mój entuzjazm do książek zarazi także Was. Powiedzcie, którą z nich lub które z nich byście wybrali do przeczytania w pierwszej kolejności. Piszcie w komentarzach. A ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia już niedługo. Pa, 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 pa.